kochani, witamy Was w nowym vlogu. Hello. Zaczynamy od porządnego śniadania z żabki. Proszę nas nie oceniać, ale jesteśmy głodni. Wczoraj wróciłam do Warszawy ze Śląska. Popracowałam, troszkę też przegadaliśmy różne tematy właśnie tego wyjazdu. Bo jedziemy do Wrocławia, tam będę prowadzić warsztaty i będziemy tam aż 3 dni, więc stwierdziłam, że będę vlogować. Ale tak, zanim ruszymy, trzeba się posiwić i jakoś obudzić. No i jesteśmy już w drodze. Zostało nam ile? Godzinka nam została drogi. Ja dzisiaj mam dzień no make-up i bad hair day i wszystko po prostu w jednym. Bo jeżeli nie oglądaliście Instastory, to prawdopodobnie jeszcze nie wiecie o tym. Poparzoną mam twarz, schodzi mi skóra i cierpię. Może tego tak nie widać aż tak bardzo, bo mam na sobie dużą ilość filtra, które też odbija światło, ale no czuję się, jakbym się spaliła na słoneczku. No niestety kosmetyk, który testowałam dla Was, totalnie dał ciała i ostrzegałam Was na Instastory właśnie, pokazywałam zdjęcia, jak skóra mi schodzi i co się wydarzyło. To jest nowość z Kielsa. Retinol, coś tam, coś tam. No i wiadomo, no retinol tak działa, że działa złuszczająco, ściągająco, przeciwzmarszczkowo i tak dalej. Go trzeba dawkować. Natomiast czytając opis producenta na stronie i nawet sama nazwa opakowania brzmi Daily Microdose, coś tam, czyli codzienna mikrodawka, codzienne stosowanie, rano czy wieczorem, plus jeszcze producent zaleca nakładanie tego produktu pod oczami w ogóle, bo to tak super nawilża i ujędrnia i w ogóle nie ma uczucia ściągnięcia, pieczenia, złuszczania tego, co zawsze przy retinolu, więc zaczęłam sobie stosować, no i już 4 dni tylko, wieczorem omijając okolice oczu, mimo wszystko, a 5 dzień, poparzenie, powieki po prostu takie, jakby miała, jakby mnie ktoś pobił, więc dramat i teraz już mija chyba 3. czy 4. dzień, ale dalej jest tragedia, więc się wyciszam, a jutro mam warsztaty, więc zastanawiam się, czy jutro będę w stanie się jakoś pomalować, chociaż delikatnie sądzę, że moi kursanci mi wybaczą to, nawet jeżeli przyjdę bez makijażu na kurs makijażu, ale naprawdę piecze mnie bardzo skóra. I to bardzo. Więc ostrzegam Was, bo jest to bardzo drogi kosmetyk, mimo tego, że ja wiem, jak retinol się stosuje, no to jednak jeżeli producent zapewnia, że wszyscy są zadowoleni po badaniach, wszystko jest ekstra i codziennie trzeba stosować, że zawiera tam ceramidy i coś jeszcze, więc to wszystko łagodzi i w ogóle nie ma tego ściągnięcia, no to nie, no bzdury, po prostu bzdury, trzeba na niego bardzo uważać i jeszcze za taką cenę ponad 300 zł, to wiecie, no już się ma jakieś wymagania, a tutaj taka wtopa, więc nie uczcie się na moich błędach, ja jestem od tego, żeby testować dla Was i mówię Wam, uważajcie, uważajcie, jest wiele, o wiele, wiele lepszych kosmetyków, tańszych, z retinolem i bezpiecznych lub producent po prostu bardzo dokładnie opisuje to, jak ten produkt stosować, czego nie robić albo dla kogo jest przeznaczony. Tutaj jest zapewnienie, że wszystko jest ekstra, no niestety nie. Rozgadałam się, ale to jest bardzo ważne, bo na kosmetyki musicie uważać, więc taka moja przestroga. A my jedziemy dalej i odezwiemy się już, jak będziemy na miejscu. Pytałam też na Instagramie o jakieś polecajki, poprosiłam o polecajki jedzeniowe, więc zdecydujemy się zaraz na jakąś restaurację, pewnie nie? Będziemy pewnie sobie tak, jeszcze po trasie pasowałoby coś tak takiego zjeść, więc korzystając z Waszych rad, na pewno zaraz się wybierzemy do jakiejś polecanej knajpy i zdamy relację. Tylko zameldujemy się w hotelu i ruszamy zwiedzać Wrocław, a jutro warsztaty. Więc mam nadzieję, że ten vlog wyjdzie dla Was ciekawy.
Witam się z Wami z teraźniejszości, ponieważ właśnie w tym momencie montuję tego vloga, którego już zaczęliście oglądać. I słuchajcie, montuję fragment o skórze, o tym jak źle zareagowałam na nowy kosmetyk Kielsa i chcę Wam pokazać, jak moja skóra wygląda po dłuższym czasie. Już się tak bardzo nie złuszczam, jestem w stanie nawet coś na swoją skórę nałożyć, chociaż jeszcze się wszystko ważyło, wiecie, przy ostatnich makijażach dziwnie ta moja twarz wyglądała, ale już jest naprawdę całkiem spoko. Natomiast ważna informacja tutaj do przekazania, że kontaktowałam się oczywiście z Kielsem. Oni bardzo dobrze zareagowali, po prostu aż byłam w szoku, bo wiecie, no firmy się mogą obrazić za taką negatywną recenzję, że coś jest nie tak. Oni naprawdę przejęli się stanem mojej skóry, bo wszystko wysyłałam zdjęcia, opisywałam jak używałam tego produktu i pytałam właśnie, dlaczego oni zapewniają, że można codziennie stosować i w ogóle nic się nie wydarzy, skoro tutaj po prostu w moim przypadku była taka masakra. Wysłali mi nawet dokładny skład, opis, wszystko, żeby dojść do tego, co było powodem właśnie mojego stanu skóry po użyciu nowego kosmetyku z retinolem. Okazało się, że tam retinolu naprawdę jest bardzo mało, jego stężenie to 0,1 w tym składzie, więc to jest naprawdę niewiele. Ja używałam o wiele, wiele mocniejszego stężenia w innych kosmetykach i było wszystko w porządku. Dodatkowo ceramidy i te inne składniki, wiecie co tam jeszcze było? Peptydy chyba. No to moja skóra dobrze na nie reaguje. Natomiast tam kilka rzeczy w tym składzie mnie zaniepokoiło, na przykład olej z soi i chyba muszę zrobić testy na alergię, na wrażliwość, na takie składniki. Może to było powodem, bo to aż było dziwne, słuchajcie, takie złuszczanie, takie pieczenie. No, więc jeżeli dojdę do tego, co poszło nie tak, to dam Wam znać. Natomiast cieszę się, że już jest ok. Na pewno nie wrócę do tego kosmetyku i dalej podtrzymuję, że jednak trzeba uważać, jeżeli mamy mocny kosmetyk z retinolem, pomimo tego, że retinolu jest tak mało, po prostu trzeba mieć świadomość tego, że czasem nam coś zaszkodzi, jakiś kosmetyk nie będzie dla nas odpowiedni. No ja już dawno nie zareagowałam tak źle na dany kosmetyk, więc stąd moje ostrzeżenie. A teraz już przejdźmy do dalszej części. Ja montuję dalej po prostu. No, tutaj. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Dojechaliśmy. Trzeba się wypakować. Hotel Arche. Nowiutki. Dopiero co chyba powstał. Blisko lotniska. No tak, chyba tam jest lotnisko, zobacz. Faktycznie blisko. Jest po drugiej stronie. Bliziutko. I tutaj też mam warsztaty, więc postanowiliśmy się zatrzymać w miejscu. Wiecie, nie trzeba dojeżdżać. Rano zjemy śniadanko i do pracy. Ile to było? 317. O, no ładnie. Polecaliście nam na Instagramie bardzo dużo restauracji, ale większość polecało Wutaj i coś tam jeszcze. Więc idziemy teraz zobaczyć, się przekonać. Jedzonko mi jak najbardziej tajskie odpowiada, uwielbiam. To jest jedno z moich ulubionych. Ale czy będzie w ogóle miejsce? To jednak nie ta restauracja. To znaczy ta restauracja, ale to jest street food, a restauracja jest w innym miejscu, więc podziękowaliśmy i jedziemy dalej. Z trzech lokalizacji dwie już odwiedziliśmy i jedziemy do trzeciej. Tak, bo ja mam ochotę na jakiś tajski deser, na przykład na mango sticky rice, a tutaj ich po prostu nie ma. Więc zaopatrzyliśmy się w Żabce w zdrowe jedzonko. W ogóle to mnie zaciekawiło, nie wiem czy o tym wiedzieliście.
mrożone mango. Taki 100%. Kawałek owocu. Tak, tylko owoc, tylko mango, więc mega zdrowa przekąska, nawet taki lód, który ja mogę zjeść, więc też fajnie. A ja sobie taki musik, bo już jesteśmy bardzo, bardzo głodni, no ale jednak zależy nam, żeby zjeść w fajnym miejscu i wychillować. Przemieszczamy się dalej, no. Nie poddajemy się. No i dotarliśmy, oczywiście jest kolejka, czyli sugeruje to, że jedzonko jest dobre. Grunwaldzka 67, no to trochę poczekamy. Bardzo ciekawe menu, przenoszące troszkę faktycznie do Tajlandii, więc nie mam pojęcia, na co ja się zdecyduję. Zobaczcie, na przykład korzeń lotosu w tempurze podawane ze słodkim sosem chili. No kusi. Wszystko mnie kusi. No to próbujemy, jak smakuje kwiat lotosu w tempurze. Gorące? Korzeń lotosu, może tak. Myśli. Pyszka. Smaczne, no. Nie jest to jakiś intensywny smak, ale... No dobra. Okej, okay. Takie te dania, powiedzmy... spore. Ale ten pad thai to jest legitny. Prosimy. O, przykryty. O Jacek, jak on dobrze wygląda. Smacznego. Smacznego. To jest taki typ jedzonka, że teraz trzeba by się położyć na plaży, na jakimś hamaczku i chillować. Więc chyba oboje chcielibyśmy bardzo podziękować za polecenie na Instagramie tej restauracji, bo po prostu było przepysznie, tak? Było. Było bardzo pysznie. Mnie to pokonało. Pół mojej porcji poszło na wynos. Jedzie z nami w samochodzie. Mamy na wynos jedzonko, ja dałam radę, ale chce mi się bardzo spać. Bo Karolina jest zmęczona, nie wiem czy widzicie. Karolina się zmęczyła tak jak na wakacjach. Karolina się męczy, dwa kieliszki wina i już Karolinka już w cielurku. Do śpiulkolotu chciała. Śpiulkolot się połączył. Odnośnie samego jedzenia, to ja kocham tajskie jedzenie. I myślę, że każdy, kto był w Tajlandii i zakochał się w tamtejszym jedzeniu, to ma też podobnie, że ja kocham to jedzenie, ale mam bardzo wysokie standardy, więc jestem wybredna. Jestem bardzo wybredna co do restauracji tajskich. Jak ktoś mi podaje jakąś mieszankę ryżu z mieszanką warzywną, z mrożonek typu kukurydza, marchewka i coś tam, to jestem po prostu wściekła, bo to nie jest Tajlandia, to nie jest ten smak. A tutaj jedzenie naprawdę jest typowo tajskie, jest po prostu przepyszne. Ceny dosyć wysokie, ale zawsze warto jest dopłacić te 10 zł do porcji, a mieć prawdziwe tajskie jedzenie, a nie jakiś tajski fast food. Więc bardzo dziękujemy za polecenie, było super dobre i jesteśmy bardzo zadowoleni. Siedząc w restauracji, Michał się zaśmiał, że powinnam być Magdą Gessler tajskich restauracji. Bo jestem taka chyba wybredna, chyba o to mu chodziło. Tak? Chyba tak. Chyba tak, no. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jedzonka. A teraz próbujemy jakoś dostać się do samego centrum,
żeby pójść na jakiś spacer i trochę spalić tego dobrego jedzonka. Ale jest mecz i centrum jest całe zawalone, więc niestety nawigacja pokazuje, że pojedziemy. Generalnie nawigacja pokazuje, że powinniśmy iść piechotą, ale Karolina 2 km woli podjechać 25 minut w korku niż przejść. No nie było takich rzeczy, pokazywało 40 minut od restauracji do rynku, plus tam jeszcze pospacerować. Dojedziesz. Ja wiem, no ale jeszcze później 40 minut Nie, podjedziemy i tam sobie pospacerujemy. Wygoda. Ale jutro trzeba popracować, więc siły muszę regenerować, a po tym jedzonku to tak śpiulkolot tak bardzo. Zrezygnowaliśmy właśnie z spaceru po rynku, ponieważ Wrocław jest zakorkowany, gorzej niż Warszawa. I pokazuje nam w tym momencie, że do naszego hotelu będziemy jechać 31 minut. Więc wybraliśmy opcję hotel i ewentualnie spacerek gdzieś po okolicach. Musiałam usunąć aparat, żeby nie przeszkadzać lusterku, więc tak, dzisiaj będzie relaks i chill. Poszukamy może jakiegoś sklepu w okolicach naszego hotelu. Będziemy się relaksować już. To był długi dzień. Jeszcze nie wiem, co to za fabryka, ale jest przepiękna. Ja już sprawdzę szybko. Wygląda to cudnie, taka cała z cegły. Na pewno jest bardzo stara. Wrocław, dajcie znać. My się może zaraz dowiemy. Nie wiem, stąd nie widzę. Może będzie jakiś szyld. No wygląda po prostu bosko. Za nie i ten myślałem, że... To się obwodzi z tą fabryką. No. No jest jakaś ochrona. Wyroby hutnicze. Nie wygląda, żeby to funkcjonowało. Wyszukiwarka Google nie pomogła, więc może wy pomożecie. Coś tu się jeszcze dzieje. Ponownie zdanie. Nie na spacer do centrum na rynek, a do Leroy Merlin. Tutaj jest Leroy, ale my idziemy do Wrocław Fashion Outlet. Coś takiego dużego. Ja w sumie nic nie potrzebuję z ciuchów, ale szukam już od dłuższego czasu takie bodki. Po prostu, wiecie, wkładacie stopę i wychodzicie. Jakieś klasyczne, fajne, czarne, skórzane bodki i nic mi się nie podoba, jak mi się podoba, to jest bardzo drogie. Oj, Castorama, to jest moje ulubione sklepy. To ja pójdę kupić sobie jakieś ciuchy, a ty idź do budowlanych. Tak. Taki podział. Dobrze, zobaczymy, co tu macie w tym outlecie. Wrocław, nie zawiedź nas. Jak dla mnie to jest to po prostu normalna galeria handlowa, kolejna. Byliśmy w dwóch sklepach na razie, nic. A to co mi się podoba jest bardzo drogie, standardowo. No oczywiście Karolina musi zawsze zajść do Tomiego. Byliśmy w Marco Polo, bo akurat tak się przypadkiem składa, że oboje mamy buty tej firmy na nogach. No bo mają dobre no, dobre jakościowo, ale jakieś... O, Trusanti, dobra, to jeszcze tu. Może akurat. Ale jestem z siebie dumna. Wchodzimy do Trusardi. Nie kupiła torebki. Widzimy ładne torebki. Mówię, ta jest z skóry Safiano. Dobry materiał i tak dalej. Sprawdzamy z Michałem cenę. Widzę 400. Taka, wiecie, duża torebka. Mówię, o, dobra cena. A za chwilę Michał mówi, nie. 129? 169. Więc mówię, no nie wierzę. No przecież za taką torebkę taka cena. Ale powiedziałam, nie potrzebuję, dziękuję, nie kupiłam, ale za to Michał kupi sobie spodnie. No, świetne ceny naprawdę, tutaj akurat faktycznie ceny są ok. Wchodzimy do konwersa, wchodzimy, potrzebujemy coś? Sprawdźmy.
sprawdźmy. Ja cały czas szukam butów, no. No i jak to ja? Nic nie kupiłam. Prawie coś kupiłam. Ale zrezygnowałam przy kasie, bo myślałam, że takie fajne kapciochy wręcz, takie balerinki super wygodne z eko. Ze skóry cielęcej? Tak, były po prostu ekstremalnie wygodne, idealne do pracy. Za stówkę, więc mówię super. Nie pasowały mi, tak, nie pasowało mi tylko 38, jednak potrzebowałam odrobinę większe, poprosiłam panią, żeby mi przyniosła. No, okazało się przy kasie, że jednak 200 zł, że to tylko te, które były na wystawie, tak jakby kosztowały stówkę. Czyli informacji o tym nie było. To było mega słabe, bo jak pani przyniosła te z zaplecza, to powinna poinformować, no jednak to jest różnica. To nie jest 100, a 120 zł. Przy kasie, no, jak się dowiadujesz, że drugie tyle musisz zapłacić. Więc ostatecznie jakoś tak przez swą dumę powiedziałam, nie, dziękuję, to jednak nie chcę, ale były super wygodne, więc ja nie kupiłam nic, ale to jest akurat standard. Lumpeksy mnie rozpieściły pod względem jakości i ceny, więc ja naprawdę 5 razy się zastanowię, zanim coś kupię, nawet się śmiałam, bo Michał mówi, no weź, no dwie torebki sobie weź, no weź, ja ci to ułożę, weź, super jest, weź, taka cena, taka dobra cena, weź, a nie, wejdzie, kupiłam sobie Pepsi na osłodę życia i wracamy do hotelu. Ale Michał naprawdę fajne spodnie sobie kupił z tego trucenia. Nie? Nie wiem. Bardzo fajne. No zobaczymy jak z jakością. Ale też dobra cena. No i tyle. Idziemy odpoczywać, bo tego potrzebujemy. Moja skóra cierpi. Zobaczcie jaka jest czerwona. Nawet przy tak słabym świetle to widać. Jak ona schodzi. Ona się tak złuszcza, że mój jutrzejszy makijaż, jeżeli go nałożę, bo już mnie tak nie piecze, no to sobie odpadnie z tym martwym naskórkiem. Więc jeszcze nie wiem, co zrobię, czy rano się pomaluję, czy nie. Ale póki co, czas na odpoczynek. Jestem już po kąpieli. Teraz troszkę popracuję, muszę zrobić miniaturkę na jutrzejszy film, bo on już jest dodany, wszystko jest ustawione na jutro, na klasykę, ale miniaturki brak, więc teraz zabieram się za miniaturkę. Przy okazji poglądamy sobie jakieś TV. A my się zobaczymy rano na śniadanku. No i oby moja skóra była w lepszej kondycji. Bo jest dramatyk. Powiedzmy, że się udało. Troszeczkę makijażu nałożyłam na twarz. Aczkolwiek w każdym momencie może po prostu sobie odpaść, bo leży ona tym martwym naskórku, totalnie wysuszonej na tej mojej skorupie. No ale coś tam jest. Teraz idziemy na śniadanie. Ja właśnie opublikowałam film na klasyce, więc już sporo rzeczy zrobiłam w dniu dzisiejszym. Jestem zadowolona, teraz tylko pyszne śniadanko i idę do pracy. Na zewnątrz piękne słoneczko, zapowiada się naprawdę cudowny dzień. Mamy już na śniadanku warzywka. Tutaj już konkret, tak to bardzo po angielsku, jeszcze z poczuciem. No i owoce muszą być. I naleśniki z syropem kanałowym. Pyszne rzeczy są, ale ja muszę stawiać na pewniaki. Wszystko już pięknie przygotowane dla naszych uczestników. Ogólnie bardzo ładnie. Tu jest, zobaczcie, jaka zieleń. Bardzo taką lubię. A tu przez wizjer widać, że wszystko już jest przygotowane. Nie wiem, czy uda mi się pokazać. Chyba nie będzie widać. Ale jest wszystko rozstawione, tylko nikogo nie ma, więc jeszcze muszę poczekać. Ta ścianka ładna, nie? Z tych kafli. Taka jasna. Moje miejsce pracy, stanowisko. Tutaj wszystko przygotowane. Jest lampa, są kosmetyki. Jest wielki telewizor, żeby wyświetlać zbliżenie na makijaż i co robię. Piękne toaletki z oświetleniem od Oro Design. Będą uczestnicy pracować w parach, więc mniejsza ilość toaletek ze względu na to, że będą się wymieniać. I kosmetyki, wszystko jest. Są to warsztaty, które są dla osób, które zaczynają swoją przygodę z makijażem, chcą pracować w tym zawodzie lub czują jakiś taki zastój swojej pracy, chcą dostać takiego kopa do działania. No i przede wszystkim
wiedzieć, jak budować swoją markę, jak pracować z klientem, jak się troszkę rozreklamować, jakich błędów nie popełniać i jakich złych nawyków nie nabrać, bo często łapiemy właśnie złe nawyki, kiedy uczymy się tego zawodu tak samodzielnie, całkowicie, no i ciężko jest je zmienić, a nawet drobne rzeczy, tak jak nacisk pędzla, czy nabieranie produktu na pędzel, już może mieć wpływ na to, jak pracujemy, czy pracujemy czysto, praca na czas, tego wszystkiego uczycie się tutaj na tych warsztatach, odpowiadam dokładnie na wszystkie pytania, więc warsztaty są, widzę, że jest zapotrzebowanie na takie, dlatego ruszyliśmy z kolejną serią i kolejne takie warsztaty będą pod koniec października w Sopocie, więc zapraszam Was serdecznie, są jeszcze wolne miejsca, wiem, że sporo osób się obawia o to, czy w razie zamknięcia, w razie kolejnej fali, czy czegokolwiek będzie zwrot pieniędzy, nie martwcie się. O tym też myślimy, my też się zabezpieczamy, bo różnie może być, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie super, więc Wy jesteście bezpieczni, kochani. Zapraszam Was serdecznie. Kilka wolnych miejsc jeszcze jest. Możemy sobie taki fajny weekend zrobić przy okazji w Trójmieście. No, jestem za. Jesteśmy już po części teoretycznej. Proszę bardzo, ma piękna modelka z makijażem błyszczącym glow. Dziewczyny, cześć dziewczyny! Teraz zaczynają pracować. No i już koniec. Michał mnie odebrał, jedziemy do naszego drugiego hotelu, bo zatrzymujemy się teraz w innym, gdzie jest basen. Bardzo go potrzebuję, bo plecy moje dzisiaj dostały w kość. I powiem Wam, że nawet moja twarz, no sypie się, ale nie wygląda tak źle, więc jestem bardzo zadowolona. Lecimy. Już po warsztatach jestem na jakimś placyku. Wydaje mi się, że hotel jest albo tam, jakaś to jest piękna kamienica, więc w tamtym kierunku muszę iść. A Michał gdzieś tam zaparkował nasz samochód i płaci za parking, więc póki co idę przed siebie. On mnie jakoś znajdzie. Boże, jak cudownie, nie chcę podchodzić bliżej, ale ludzie tańczą sobie tutaj salsę po prostu, więc totalnie me gusta. Super. Pod gołym niebem. O. Przed nami nasz hotel, ale zobaczcie, jak to jest pięknie, wielki plac, ludzie tam sobie tańczą, piękne kamienice podświetlone, my idziemy tam przed siebie. Prezentacja pokoju, no tutaj już mamy takie lekko art deco z czymś współczesnym, ściany takie surowe, no dobrze ten pokój wygląda, widok też mamy całkiem. O, właśnie na tych tańczących ludzi tam, salsujących. Pięknie. Może poprosimy światełko? Próbuję. O, to jakieś niebieskie. Więc tu prawdopodobnie jest łazienka. Się szarpnęliśmy na hotel, w którym jest basen po prostu, bo to jest... O, wow! Ładnie tutaj. Wanno, prysznic. No, nice. To teraz trzeba zamówić coś do jedzenia, ogarnąć się, zmyć makijaż, przebrać się i idziemy na basen i strefę spa, bo jest do 22, a jest już godzina 19.12, więc zanim zjemy i tak dalej, to dostaną nam 2 godziny, ale rano jeszcze też zamierzamy skorzystać. No ładnie w tym pokoju, ładnie. Ładnie, nie? Dobrze. Podgrzewana podłoga w łazience, ale tutaj jest fajna niespodzianka. Hotelowe kosmetyki, ale z L'Occitane, takie miniaturki. Tutaj też jest czepek, zestaw kosmetyczny, więc pewnie jakieś waciki i tak dalej. Mydełko. No, bardzo miła niespodzianka.
Tak w ogóle, na warsztatach czekała na mnie niespodzianka, bo jedna z moich kursantek oglądała moją relację o mojej poparzonej skórze i napisała, że przywiezie mi coś, co jest sprawdzonego i co mi pomoże, więc tak obdarowała mnie po prostu. Już jestem w szoku. I mam tutaj coś do mycia twarzy, więc zaraz sobie przemyję twarz. Krem do rąk i maseczka, która właśnie ma wszystko załagodzić, ale ją nałożę już po spa. I nawet Michał dostał jakiś fajny zapach, więc zaraz będziemy oglądać, jak pachnie. Natomiast to muszę teraz przemyć buzię i lecimy na basen. Rzeczywiście od razu ta skóra jest taka bardziej nawilżona już po samym myciu. Nie jest tak ściągnięta jak po innych żelach. Oczywiście ona się dalej łuszczy, dalej jestem czerwona, ale to nic i jestem już na dobrej drodze. Więc idziemy teraz się wypluskać, odpocząć, relaksować. A spa sobie zrobię, jak już wrócę. Mam peeling do ciała, mam maseczkę i będę się regenerować po pracy. Tany, tany. Widać cię, wiesz? I nikogo tam chyba nie ma. Tutaj siłownia. Idę sobie, Michał, pewnie. Spójrz na to, że tu ćwiczysz i to jest chyba sól na ścianie. Więc przy okazji robisz sobie... To jest mrożenie. Mrożenie. Aromaterapię. Wow. Świetny zapach tu jest. O nie, jednak ktoś jest na basenie. No trudno. Nie można mieć wszystkiego w życiu, nie? Tu są ręczniczki, jest WC. Gabinet masażu. A tutaj są... O, tu jest wiaderko z zimną wodą, żeby się oblać po saunie. Tutaj są sauny i grotę solną. Na pewno tutaj się położę też na trochę. Zimna troszeczkę. Fall in love and still in the end we'll fall apart. So there's hope is that we stay close. But is the life that we chose? It takes time to get it right. Sleepless days and nights. We just need a little more. Spakowałam ze sobą jeden z moich ulubionych peelingów do ciała. Już tutaj widać zużycie, to jest kolejne opakowanie. Soraya Plante. Ten zapach jest niesamowity. Ta czarna porzeczka pachnie przepięknie i ta skóra jest od razu taka nawilżona, więc całe ciało zamierzam wypeelingować właśnie tym peelingiem. Twarz jeszcze raz przemyję sobie teraz z tego basenu, z tego wszystkiego, tym żelem, który otrzymałam od mojej kursantki, bo już wyczułam, że naprawdę jest fajny. Nie wysuszę tak bardzo mojej twarzy. No i później nałożę maseczkę i będę się relaksować. Chyba nawet delikatnie przysiądę w wannie, bo ja mam takie... zawsze przerażające myśli, jeżeli wchodzę do wanny gdzieś w hotelu. Raczej biorę prysznic, więc nie wiem. Tutaj jest piękny prysznic, bo jest też szczownica z sufitu, więc chyba jednak wezmę prysznic. No, nie będę się oszukiwać, boję się po prostu tego. Ja tu widzę wszędzie bakterie. Widzę to. Iron Man, jak nic. Świetnie to wygląda. No jest ulga zdecydowanie, chociaż widać zaczerwienienie jeszcze bardzo duże. To
czuję, że skóra się, wiecie, no fajne nawilżenie. Tutaj jest skorupa największa na czole, co widać nawet jak ruszam. I tutaj też jest bardzo jeszcze duże podrażnienie, ale tu już całkiem, całkiem, więc może akurat z dwa dni będzie ok. Chciałabym we wtorek, czyli za dwa dni zrobić jakąś charakteryzację już na swojej twarzy, więc nie wiem, czy to się uda. A dzisiaj to już wszystko. Kończymy tego vloga. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy, Michał. Dziękujemy. Dziękujemy. I do zobaczenia w kolejnym. Jutro tutaj w Wrocławiu jeszcze będę kręcić kolejnego vloga, bo myślę, że to będzie ciekawy dzień, więc zasługuje na osobnego vloga. Zdecydowanie. Więc do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.